Witajcie moi drodzy, 31 maj, piękna data, jutro Dzień Dziecka, to nie wiem czy jutro będziemy, my z Grzesiem będziemy celebrować pewnie święto. Dzisiaj troszeczkę inny temat, Grzegorz opowie wam co jego zdaniem dzieje się na wykresie euro-dolara, a ja powiem o czym tak naprawdę jest rynek od początku? Mój punkt widzenia i moje zdanie na ten temat. Oddaję głos Grzesiowi. Mówiłeś kiedyś ze swoich nauczycieli, czy dobry z daleka? To tak usta wygląda, jakby mówił dzień dobry. Dobrze. Zaczniemy od wysokich timeframe'ów, a potem sobie zejdziemy na niższe i zobaczymy, co powie na to Henryk. Jest to taka fajna metoda, dzięki której sobie ustalimy, co tak naprawdę dzieje się na rynku, patrząc z lotu ptaka. Potem sobie zejdziemy do perspektywy mrówki i być może podejmiemy jakąś decyzję. No i teraz mamy tutaj wykres miesięczny, tak? Mamy bardzo ciekawy moment na wykresie euro-dolara, tak? Tutaj jesteśmy na jakimś wsparciu, które jest takie bardzo stare, wielokrotnie już podziobane. Czasami respektowane, czasami nie i zastanawiam się, czy tutaj być może będzie jakieś miejsce na chwilową korektę. Chociaż ta świeca jest tak długa i zdecydowana, że wcale nie mam pewności. Tutaj ta ostatnia z ostatniego miesiąca. To jest killer niezły, ale... Podobna świeca tak. Była tutaj, prawda? Tak jest. I tutaj. Z tym, że tu jeszcze zeszło sobie kawałeczek, prawda? A ten kawałeczek, no jest to... No właśnie, to jest to smutna wieść dla tych, którzy są w longu na euro-dolarze, bo jeszcze zostało 540 pipsów, więc nie wiem, czy warto siedzieć i czekać. Kiedy sobie zejdziemy na wykres tygodniowy, może ja go jeszcze skompresuję odrobinę, no podobnie, tak, też jesteśmy w jakimś ciekawym obszarze, z tym, że bezpośrednio dopiero gdzieś tutaj mamy jakieś takie pierwsze miejsce, gdzie mógłby się drobny przystanek odbyć. Jeśli zaś przebiegniemy, bo na razie biegniemy przez to miejsce, to tradycyjnie witamy się z 1.1879. Dobrze, zejdźmy sobie. No i cały czas zwracam uwagę na ten impet, z którym tutaj wędrujemy w dół. Dosyć ostro. Tutaj się to odbywa, tak? To już nikt raczej się nie patrzy. No jesteśmy przy D1-eczkach. No i nie mam dobrych wieści. Co prawda coś tutaj się próbuje nam zbudować, jakiś taki lekki powrót, ale sądząc po tym, jak tutaj się układały te świece, no możemy mieć próbę podejścia mniej więcej tutaj, być może nawet tutaj. O, a to zobaczymy, jak się dzień rozwinie. No ten poziom może tak, być tu ciekawy. Tak. Szczególnie, że też tutaj, gdzie pokazuję teraz na skrzyżowaniu moich linii, jest też coś się działo, prawda? Też jakiś taki właśnie opór się utworzył. 200 pipsów, no to daje nadzieję. 2620 mniej więcej, tak. Równie dobrze, sądząc po tej wczorajszej świecy, tak, to dla mnie to równie dobrze może być to chwilowe podejście do połowy korpusu i możemy biec dalej. Zobaczymy, co z Hiszpanii ciekawego się dzisiaj będzie niosło. Tak? No, dla mnie też muszę powiedzieć, że patrząc z fundamentalnego punktu widzenia, ciekawe rzeczy dzieją się na kanwie takiej dywergencji, także z Eurolandu coraz gorsze wieści są, a euro spada już tak umiarkowanie. Nie jest to już taki wielki jakiś run, jak to było jeszcze przy poprzednich odsłonach kryzysu. Wygląda na to, jakby ta waluta się uodporniła trochę na te wieści. Tak? No szef Banku Centralnego w Hiszpanii rzuca papierami. Tak? Mówi, za 2 tygodnie mnie tu nie ma. No tutaj sobie zeszliśmy. Kawałeczek tylko.
Jesteśmy na H4-czkach. Może już teraz powiększę, żeby było to jakoś widać ciekawie. Na H4-kach no, mamy taką ciekawą formację, że tutaj taki mały pinek się utworzył, tak? Typowa formacja odwrócenia, nawet te trzy świece, prawda, tutaj, jak połączymy, no one też dają jakiegoś takiego trochę większego pina. Ale formacja formacjami, musimy obserwować po prostu to, co się dzieje za kurtyną tych formacji. Tam ludzie, którzy podejmują decyzję o złożeniu, składaniu zleceń długich, krótkich, trzeba to na niższych timeframe'ie obserwować i szukać osłabienia tej korekty. Wtedy możemy ewentualnie wnioskować, czy to jest już jej koniec, czy jeszcze nie. Ale myślę, że rynek się teraz troszkę zamuli w związku z jutrzejszymi danymi, tak? Czyli te payrollsy. Może jeszcze dzisiaj jakiś tam większy ruch będzie, ale w piątek rano nie spodziewam się sensacji. No tak, właściwie chyba wszyscy będą siedzieć przy dureczkach i zagryzać paznokcie i myśleć, co tutaj Amerykanie powiedzą. Dokładnie. No to co, to zejdziemy sobie jeszcze niżej. Troszkę zaciśnimy wykres. No i popatrzymy, gdzie on mógłby dojść sobie, tak? On już niepewnie wygląda troszeczkę, prawda? Tutaj ten dodżik taki się urodzi. Tutaj nie za bardzo mu się chce iść do góry. No, nie odbija się jeszcze do jakiegoś konkretnego miejsca na wykresie. Ma sporo, dużo miejsca, tak? Powolutku może się powolutku wspinać. Właśnie zwróćmy uwagę na to miejsce tutaj na dole, gdzie jest taki raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jakieś tam 8-9 świeczek. To są właśnie takie symptomy słabości sprzedających, a być może realizacja zysków, tak? I powolutku jakiś optymizm na większą korektę. Właśnie w taki sposób wyglądają te miejsca, w których należy ewentualnie wychodzić z pozycji, tak? A optymiści, którzy lubią grać, łapać noże, czy grać kontrendowo, tutaj właśnie zaczynają kupować w tych miejscach. No zobaczymy, tutaj najbliższe wsparcie to są właśnie te rejony 2500, tak? Czyli 1-2-5. No niech się to toczy. Ja w tym momencie jestem poza rynkiem, czekam, zobaczymy, jak ta korekta się wybuduje i kiedy ona pokaże nam, że słabnie i kiedy zacznie, tak jak spławik u wędkarza, kiedy zacznie pikać na dół. No wtedy spróbujemy złapać jakiś kolejny. No dobra, wiesz co, mnie zawsze zastanawiają takie właśnie zaokrąglone dna, bo sobie też patrzę tutaj, nie? Tu można było wpaść w niezłą pułapkę. To jest taka lekka analogia. I pułapkę można już było mieć nadzieję, że będziemy optymistów, którzy że będziemy kupują, już szli tak? Troszeczkę do góry. Szczególnie, że no tutaj ten kurs się zatrzymał, nie chciał już sobie jakoś na dół za bardzo schodzić, trochę się osunął, tak? Jeszcze trochę. Tutaj jakiś taki był pin, który mógł zaznaczać jakieś denko jeszcze. Te tutaj trzy świeczki pod nie szarowały, prawda? Mogło się coś takiego sympatycznego wydarzyć, ale co ja jeszcze bym zrobił? Ja się zastanawiałem, czy na 30 przypadkiem nie powinniśmy sobie narysować dwóch takich kreseczek, jakiegoś kanału wyznaczyć. Może coś w tym stylu. No i wyszliśmy z niego, tak? No to już są takie gdybania na bardzo krótki termin, prawda? My tutaj pozostajmy przy takich grubszych wykresach, że tak powiem. H4, D1, goły. W każdym bądź razie konkluzja jest taka, że przynajmniej dla mnie, tak, jest to korekta, jeszcze jest to korekta w silnym trendzie spadkowym. Zobaczymy, jak wysoko ona podejdzie. Jakie będą jutro dane dla USA? Zobaczymy. Jeżeli będą słabe, no to ta korekta jeszcze wyżej nam troszeczkę podskoczy. Ale generalnie co do euro, to optymistą nie jestem i uważam, że jest dużo, dużo miejsca jeszcze na spadki, przynajmniej kilka setek pipsiaków. No ciekawe, ciekawe. Ja tak po lekturze książki, którą sobie przypominam, Psychologia inwestowania pana Pringa,
No tak się zastanawiam, czy już nie mamy tych takich właśnie przejawów tego, że ten rynek niedźwiedzia zaczyna się kończyć i może już najwięksi optymiści i ludzie z takim najczulszym nosem już szukają miejsc do wejścia na umocnienie euro. Albo o osłabienie dolara na wobec innych walut. O, tak, może by było słuszniej zauważyć. No, zdecydowana większość traderów gra na eurodolarze, tak? Są szczególnie początkujący, którzy uważają, że jest to w miarę przewidywalna para. No i oczywiście jej płynność, tak? No, nie ma tutaj problemów. Myślę, że w następnych lekcjach, czy lekcjach, przy następnych spotkaniach przy kawce spróbujemy dziabnąć też inne pary. Ja dosyć często gram na kablu tak zwanym, czyli na funt, dolar, euro, jen. Też bardzo ciekawa para. No ale w związku z tym, że jakoś tak żeśmy się tego edzia czepili i płyniemy, bo fajnie spada, prawda, no to pozostaniemy przy nim jeszcze jakiś czas. A jeżeli on nie będzie dawał jakiś tam oznak większych ruchów, że tak powiem, zacznie nam tutaj umierać powoli, no to skupimy się na innych parach. Nie widzę żadnego problemu, niezwiązanych z etkiem na przykład. No dobra. Dla mnie to by było na tyle, jeśli chodzi o euro-dolara. Dobrze, to wrócimy teraz do moich klasyk, tak? Dzięki Grzegorz za rzut okiem na Edzia w szerszym kontekście. Ja może chciałbym tutaj parę słów powiedzieć, ponieważ nie mam żadnej pozycji, nie trzeba się, że tak powiem, denerwować i cały czas spoglądać na wykres. Chciałem powiedzieć parę słów na temat rozumienia tego rynku, tego, co się dzieje na tych wykresach. Bo mi się wydaje, że nie wszyscy początkujący traderzy, nie mówię tutaj do starych wyżeraczy, tylko o tych, którzy zaczynają, tak? I ich droga wygląda naprawdę jak droga przez mękę, ponieważ oni szukają cały czas jakiegoś świętego grala, tak? Skaczą z systemu na system, ze strategii na strategię, dokładają do wykresów różnego rodzaju wskaźniki i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, no to, co pokazuje wskaźnik, to jest to, co już się stało na wykresie, tak? Wskaźnik po prostu w inny graficzny sposób odzwierciedla ruch tej ceny na wykresie. Jeżeli wskaźnik mi pokazał to, co już się stało, no to musztarda po obiedzie, tak? Jak to się mówi. Ja bym chciał wiedzieć, co się stanie, tak? Przewidzieć. Oczywiście nie ma szklanej kuli, z której można by wywróżyć następny ruch, ale są ku temu możliwości oczywiście. Zrozumienie całego mechanizmu rynku, od, że tak powiem, zajście na plan filmowy tam od reżyserki, od tego całego studia, pozwala nam to ogarnąć. I ja bym chciał taką radę dać tutaj początkującym właśnie traderom, że kochani, nie biegajcie po forach, nie szukajcie jakichś tam cudownych strategii opartych na dziesiątkach wskaźników, jakichś oscylatorach, momentu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, jeżeli wrzucicie na wykres, nie dość tego, że będziecie dostawać sprzeczne sygnały, to jeszcze o wiele spóźnione. I naprawdę nie pomoże to w jakiś tam polepszeniu swoich wyników. Może kilka razy uda się coś tam zagrać, ale to będzie taka gra oparta na nadziei, tak? Obserwując wykres, widzimy ruch ceny, jakieś tam znajome układy, czy setupy tak zwane i sygnały pochodzące ze wskaźników. I to w zasadzie wszystko, co widzi każdy początkujący trader. Ale za tym wszystkim jest coś więcej niż tylko te świeczki na wykresie. Ruch ceny to jest skutek pewnych działań, a nie przyczyna, tak? My widzimy skutek, czyli to co już się stało. Jeżeli zrobimy wejście po wystąpieniu takiego skutku, prawda? I mamy nadzieję na to, że to będzie kontynuacja jakiegoś tam ruchu. Załóżmy, że ten wykres tutaj na dole, na górze, przepraszam, ten minutowy, to jest wykres
jakiejś tam szerszej skali, powiedzmy, że to jest daily czy tam H4, gdybym wyłączył, zatrzymał ten wykres i wyłączył tutaj, żebyście nie widzieli na przykład skali czasowej, no to nikt by nie wiedział, czy to jest wykres H4, czy H1, czy daily, dlatego że te no, są fraktalami, tak? W każdej skali czasowej te świeczki wyglądają podobnie. Ale do czego zmierzam? Jeżeli mamy na przykład na wykresie jakieś tam wskaźniki, tak? I gramy na ich podstawie, czekamy na jakiś tam sygnał. Załóżmy, że tu nam się wybudował jakiś tam RGR, prawda? Tu jest, a ja tutaj mam przecież narzędzia do rysowanka, zaraz sobie, tak? Tutaj mamy główkę, tu mamy drugie ramię, prawda? No i według książki, jeżeli cena przebije linię szyi, tak, to my tutaj wchodzimy w tym miejscu, w pozycję krótką. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. To jest wchodzenie na podstawie skutku. To już się stało. I tutaj wchodząc tu, wszyscy zaciskamy zwieracze, tak, i mamy nadzieję, że ten ruch tutaj będzie kontynuowany. Ale to jest tylko nadzieja. On w zasadzie może się fajnie skończyć, na przykład tutaj jakieś tam wsparcie, jeżeli by był to wykres wyższej skali czasowej. To jest M1. Może tego nie widać, bo ten film jest tutaj troszkę zawężony. I tu może się stać coś takiego, tak? Cena poleci do góry i nadzieję szlak trafił i stop loss i tak dalej, i tak dalej. My powinniśmy tu wchodzić. Tu. To jest nasz cel, tak? Żeby wejść w takim momencie w pozycję na przykład krótką. Nie patrzmy na to, że jest trend wzrostowy, powiedzmy, widzimy tylko tą część wykresu. To my musimy przewidywać ten skutek i szukać tutaj przyczyny, dlaczego tak się właśnie dzieje. Trzeba tutaj rozpoznawać tą walkę między kupującymi i sprzedającymi. Kogo jest więcej na rynku? Czy więcej chętnych do sprzedania, czy więcej chętnych do kupna? A takie granie na nadziei, że spadnie, no to nadzieja jest matką głupich, jak mówiłem. Najlepszym rozwiązaniem to jest zrozumienie tej przyczyny. To pozwoli znaleźć początek ruchu, zanim on nastąpi. W zasadzie, no ja wiem, że to brzmi fantastycznie, ale my powinniśmy wchodzić w rynek wtedy, kiedy ten ruch jeszcze się nie zaczął, albo w momencie, kiedy on się już zaczyna, a nie dopiero po wystąpieniu skutku. Skutek to był tu, wystrzał do góry, tak, nadzieja, bach, gramy na przykład pozycje długie, no i to się za chwilę załamuje. Musimy spojrzeć na rynek w szerokim kontekście, zobaczyć najbliższe dwie strefy czasowe, jedną wyżej, jedną niżej. Jeżeli gramy na H4, to spójrzmy na daily, na weekly na przykład, spójrzmy też na H1 i na M5 czy M15, żeby znaleźć ten najszybszy moment, tam kiedy na tych niskich świeczkach, na tych niskich interwałach widać przygotowania do tego ruchu, takie zbieranie się, kumulacja i później nagle występuje strzał. I my już powinniśmy w tym momencie być na rynku. Bo jeżeli gramy po wystąpieniu tego skutku, czyli takiego ruchu jak teraz, no to jest tylko nadzieja nam pozostaje, że ten ruch będzie kontynuowany. Dobry trader właśnie wchodzi tutaj, kiedy skutek dopiero się zaczyna, tak? Przepraszam, nie skutek, tylko ta przyczyna tego ruchu i on może już realizować zyski tutaj, gdzie nowicjusze, powiedzmy, dopiero wchodzą w rynek, mając nadzieję, że ten ruch będzie kontynuowany. Pierwsza lepsza korekta do góry po takim ruchu wyrzuca ich z rynku. Następni traderzy, ci co wiedzą, o co chodzi, jeszcze raz wchodzą na takich korektach. Chciałbym wam tutaj króciutko, żeby nie przynudzać, podać jeszcze taki przykład, jak działa właśnie popyt i podaż, tak? Taki z życia wzięty i dlaczego jedni uzyskują przewagę nad drugimi. Wyobraźmy sobie, że jest dwóch sprzedających, którzy mają identyczne samochody, chcą je sprzedać, tak? Mają dwa Mercedesy, tam 200D, nawet kolor jest identyczny, wyposażenie, bardzo podobny przebieg, ten sam rok i jest jeden kupujący. Ja jeszcze dodam tylko, że znając szczecińskich handlarzy, to oba samochody pochodzą od emerytowanego niemieckiego lekarza, który jeździł nimi tylko na zakupy do Aldika. To już jest inna para kaloszy, że tak powiem. O, ja tu przesunę troszkę tą ściankę
przepraszam, z wykresami, żebyście widzieli, co tutaj jest na tym, po tej prawej stronie. Ok, teraz będzie już to widać. Wracając, bo żebyś mnie nie zbił z tropu, Grzesiu, ja nie będę tutaj zbyt długo przynudzał, niech zakończymy to zaraz, ale taka analogia właśnie na temat popytu i podaży. Więc jest dwóch sprzedających tłustych Niemców swoje Mercedesy i jest jeden nasz rodak, który chce kupić te obydwa, jedno z tych aut oczywiście, na obydwa go, no, załóżmy, że go nie stać, prawda? I to jest właśnie przewaga podaży nad popytem, czyli dwie osoby chcą sprzedać. I teraz kiedy ten kupujący kupi to auto? Oczywiście kupi w momencie, kiedy cena oferowana przez jednego lub drugiego z tych sprzedających go satysfakcjonuje, tak? Czyli on będzie chciał kupić te auta, jedno z nich, po najniższej cenie. Nieważne które, bo obydwa są na przykład jednakowe. Więc będzie chciał je kupić po jak najniższej cenie, więc będzie czekał, który z tych dwóch sprzedających jest bardziej zdesperowany i obniży cenę niżej niż ten drugi sprzedający, który powie, że nie, to za tą cenę to ja nie sprzedaję. Ale ten, co chce sprzedać, ten pierwszy zaakceptuje tą ofertę kupującego. Kupujący też ma pewne widełki, na przykład auta są po 20 tysięcy złotych, kupujący mówi, że nie da więcej jak 18. I teraz który z tych dwóch sprzedających pęknie, sprzeda te auto za te 18? Jeżeli jeden z nich się zdecyduje sprzedać, transakcja jest zawarta i powstaje ruch ceny. To jest właśnie ten skutek, który widzimy na wykresie. To samo się dzieje z walutami. Jedni sprzedają euro, drudzy sprzedają dolara i vice versa. I to jest właśnie to, co widzimy na wykresie. I teraz to była podaż, a teraz popyt. Sytuacja jest odwrotna. Jeden sprzedający ma fajne auto do sprzedania, jest dwóch kupujących, więc jest przewaga popytu nad podażą. I jeżeli istnieje przewaga popytu nad podażą, to jest równoznaczne ze wzrostem ceny, bo ten kupujący mówi tak, no niech się tych dwóch frajerów tu wycina, który da więcej, ten auto weźmie, tak? No i jeżeli zależy, jak mocno zdesperowani są ci kupujący, który z nich bardziej chce kupić. Jeżeli Niemiec, co ja się tego Niemca czuję, komis na przykład, auto stoi w komisie, no nie, czy tam gdzieś i przychodzi dwóch facetów, no i szef komisu widzi, że to są leszcze i zależy im na kupnie tego auta, no to mówi panowie, no który da więcej, ten kupi, tak? Auto jest wystawione za 20 tysięcy, ten pierwszy kupujący mówi, no dwie dychy dam, nie ma problemu, a drugi mówi, a ja dam 21. Tak, no ten pierwszy mówi, to ja dam 21 500, drugi mówi, to ja dam 22. No to temu pierwszemu spuch portfel mówi, nie, 22 to ja nie dam i ten drugi kupuje. I znów jest zawarta transakcja, i następuje jakiś tam ruch ceny, czyli istnieje tutaj, zostały zaspokojone, że tak powiem, potrzeby dwóch stron, i kupującego, i sprzedającego, czyli ten ruch ceny powstał. Na tej zasadzie to wszystko możemy przełożyć na rynek, tak, prawda? To ruch ceny nie powoduje tutaj, znaczy ruch ceny jest spowodowany, to co widzimy na wykresie, to nie tylko jakieś tam świeczki budujące się, ale to jest właśnie spowodowane, że po drugiej stronie ekranu naszego są setki tysięcy sprzedających i kupujących. I od ich decyzji, od ich chciwości, od ich strachu zależy to, jak będzie wyglądał wykres. A naszym zadaniem jest identyfikacja takich momentów, w których właśnie działają u nich ta chciwość, ten strach. Musimy widzieć, kiedy jedni są złapani w pułapkę, na przykład sprzedający są złapani w pułapkę shortu w momencie, kiedy cena ma iść wyżej. Tutaj jedni się dokładają do pozycji krótkich na przykład, tak? A drudzy czekają, bo ta cena to jest dla nich taniość, tak? Oni po taniości kupują w tym miejscu, a ci, co nie kumają całego zagadnienia, prawda, sprzedają w tym miejscu, mając nadzieję, jakieś drobniaki tam, że o, fajnie zaczęło spadać, to ja sprzedaję, tak? No nie rozumiejąc mechanizmu rynku, wpadają właśnie w taką pułapkę. Później widzimy koszenie stopów, to powoduje jeszcze większe momentum ceny i tutaj ci, co grają mądrze, czyli mądre pieniądze, grają przeciwko słabości, czyli dokładają się do tego kupna, pchając tą cenę jeszcze wyżej. Ja ten temat, jeżeli chodzi o to zrozumienie działania rynku, będę rozwijał w następnych naszych spotkaniach, będę podawał coraz więcej szczegółów na ten temat, postaram się pokazać wam, w jaki sposób można te miejsca rozpoznawać
I wierzcie mi, nie potrzeba na tym wykresie żadnych tam cudownych wskaźników, żadnych oscylatorów i żadnych innych dupereli. Zrozumienie mechanizmu działania rynku jest wystarczające i rozpoznawania tych miejsc. Oczywiście nie wszystko jest tak piękne, jakby się chciało, żeby było. Nie zawsze będziemy podejmować te dobre, słuszne decyzje. Ale przewaga tych dobrych decyzji, mam nadzieję, będzie o tyle większa, że pozwoli nam to na jakieś zarabianie. Te equity będzie rosło powolutku w górę, w miarę jednostajnie. No i oczywiście pomówimy sobie jeszcze o money managementie, który tutaj jest no, podstawą. To jest filar całego działania. Ten nasz stosunek stop lossa do take profitu musi być też odpowiedni. Zarządzanie ryzykiem, o którym mówiłem w jednym z moich poprzednich filmów, wielkość pozycji, jaką mamy prawo wchodzić przy określonym stylu gry. No i co tam jeszcze, Grzegorz, do tego trzeba dołożyć? No zastanawiam się. Większość już powiedziałeś. Większość już, tak, no wymądrzam, ale moi drodzy, bo obserwujcie na nasze wideo. Może one nie będą codziennie publikowane, bo jeden z nas, czy Grzegorz, czy ja, nie zawsze będziemy mieli czas to nagrać. I może czasami Grzegorz sam coś nagra, może czasami ja sam coś tam dogram, ale powolutku będziemy starali się pchać ten wózek do przodu. Oczywiście nie traktujcie tych filmów jako dawanie jakichś tam sygnałów, nie traktujcie tego jako jakieś tam szkolenie. Szkolenie to jest zupełnie inna sprawa. Tam jest skondensowana wiedza wyłożona od A do Z z licznymi przykładami, a my tutaj po prostu będziemy sobie obserwować rynek i gdybać na te tematy i od czasu do czasu zajmować jakąś tam pozycję. Aha, jeszcze dostałem kilka maili z prośbą, czy w tych naszych filmach moglibyśmy pokazać miejsca, momenty na wykresach wyższego rzędu, czyli na wyższych timeframe'ach H4, D1, gdzie ja zawieram jakąś tam pozycję i pokazać, jak ją otwieram, jak ją prowadzę i kiedy ją zamykam. Oczywiście obiecuję, że tak zrobię, ale wtedy, kiedy znajdę jakiś według mnie interesujący setup, interesujące miejsce na wykresie, to oczywiście postaram się nagrać, jak tam tą pozycję otwieram i w trakcie kilku sesji, może uda się ją przetrzymać, może kilka dni, a zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Oczywiście też mogę się mylić, także ja bym prosił, żeby nie naśladować moich zagrań, bo to jest wielkie ryzyko. Nie lubię być odpowiedzialny za czyjeś i nie chcę tego robić, ani nikomu dawać żadnych złotych miejsc typu wchodź tutaj, bo tu będzie spadać, bądź wchodź tutaj, bo tu będzie rosło. Trzeba traktować to wszystko jako przykłady i wyciągać z tego wnioski, czyli takie, powiedzmy, taka informacja dla bardzo początkujących traderów, bo ci, którzy już są na rynku kilka lat, mają wyrobione swoje własne strategie, mają wyrobione swoje własne metody wejść. Niekoniecznie muszą się one zgadzać z moimi. Ja tutaj nie uzurpuję sobie prawa do że tak powiem, miecia racji, miacia, tak? Mietka. Dobrze bycie. Do mietka. Nie zawsze tą rację będę miał i też moja strategia nie każdemu może przypaść do gustu, ja nie przeczę. To, co pokazujemy tutaj z Grzegorzem, to jest nasze prywatne, subiektywne zdanie i jeżeli komuś to podoba, to bardzo proszę, bądźcie, obserwujcie nas, lajkujcie, że tak powiem, na fejsie. Nie lubię tego, no ale takie niestety prawa rynku, a jeżeli komuś to nie odpowiada, to bardzo proszę dać do ignorowanych, tak? Ja bym miał na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, już żeśmy fajnie przegięli. Czekaj, bo się rozklekotałem i już jest prawie 30 minut filmu. Grzesiu, czy ty masz jeszcze coś, chciałbyś jakieś słowo na niedzielę? Ja chciałbym podkreślić to, co przed chwilą mówiłeś, że na prawdziwy rynek warto wchodzić dopiero po kilku miesiącach skutecznego zagrywania na rachunku demo. A tak. To oczywiście nie ma najmniejszej dyskusji. Nie popełniajcie za Chiny tego błędu, że widzicie, że tutaj na filmiku coś było wrzucone i wy zrobicie to samo, nie daj Boże. I jeszcze zrobicie to, nie wiem, na przykład dwoma lotami, bo szanujecie Henryka, uważacie, że on jest dobry i on się nie może mylić, tak? Potem będziecie mieli pretensje tylko do siebie.
Ewentualnie chciałbym jeszcze to, co powiedział Grzegorz, niekoniecznie musi to być kilka miesięcy demo, ale na przykład mikroloty. Można sobie śmiało tam 200 czy tam ileś set dolarów otworzyć rachunek u jakiegoś brokera, który oferuje mikroloty i zagrywać sobie na przykład jeden punkt za 1 centa. No w ramach treningu. Ja zawsze polecałem i polecam granie od razu na realu, ale oczywiście tak, zachowujcie się tak, jakbyście mieli tam 100 tysięcy dolarów i grali kilkoma lotami. Tak samo traktujcie te mikroloty, tak? Ten 1 cent czy 2 centy za jednego pipsa, żeby po prostu nie bolało te pierwsze straty, żeby przejść sobie spokojnie, bo oczywiście jak nasza nauka będzie nas kosztowała kilkadziesiąt czy kilkaset dolarów, to nic wielkiego się nie stanie. Gorzej, jak ktoś się porywa z motyką na słońce, wpłaca kilkadziesiąt tysięcy złotych i traci je w ciągu kilku tygodni. Ja naprawdę kilka osób zwracało się do mnie z prośbą o pomoc w tak dziwnych sytuacjach, że no, szczęka opada. Ludzie, którzy tracą kilkadziesiąt, jeden, nawet ponad 100 tysięcy, i mówi, jak to zrobić, żeby to odrobić? No, usiąść na tyłku i uczyć się, uczyć, a dopiero później wchodzić na rynek. Forex to nie je bajka. Forex to je bitwa. A jeszcze... A grać tak, jeszcze umieć. Jedna rzecz, która wydaje mi się istotna, to ty też, Henryk, tak bardzo podkreślasz zawsze w rozmowach naszych prywatnych, że ci, którzy radzą sobie na tym rynku, tak, najczęściej nie szukają porad żadnych analityków, ponieważ różnica między analitykiem jest bardzo istotna, analitykiem i traderem. Analityk może mówić, co mu ślina na język przyniesie i znajdziecie w każdym dowolnym momencie 100 tysięcy analityków za spadkami, 100 tysięcy za wzrostami. Tymczasem trader za każdym razem, kiedy podejmuje decyzję na rynku, ryzykuje własnymi pieniędzmi. Tak? I tak jak mawia mój jeden szanowny kolega, kiedy rozmawia z analitykami, pyta ich zawsze... czy na tą swoją analizę postawiłby pan jakieś pieniądze, a tamten mówi, nie, ja jestem tylko analitykiem. Mówi, to jest kicha, a nie analiza. I kończymy ten. Dziękuję wam za uwagę, to by było dzisiaj na tyle. Nie obiecuję, że jutro rano będziemy, także albo w piątek, albo spotykamy się w poniedziałek. Miłego weekendu wszystkim życzę, miłego dnia dziecka. Jeżeli jesteście dziećmi jeszcze, to fajnych prezentów, a jeżeli macie dzieci, to kupcie im coś miłego. Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.